To, co teraz nagrywam i o czym chcę rozmawiać, jest jednocześnie zapowiedzią kolejnego warsztatu online, ale również pewną informacją dotyczącą tego, do czego doprowadziły mnie ostatnie badania nad wrażliwością, nad pracą nad osobistą wrażliwością. Notabene również pracą nad całym blokiem neuroświadomych ćwiczeń, które macie w tym czteropaku combo, czyli podstawy neuroświadomości, uziemianie, archetypy rodzicielskie i BHP wrażliwców. Dotarło do mnie, że w zasadzie żyjemy w epoce, jeżeli to nie jest dla mnie zbyt duże uogólnienie, no ale poprawcie mnie, jeśli się mylę, żyjemy w epoce bardzo powszechnej nastoletniości, jako w zasadzie dożywotniego, bardzo często, bardzo długo, bardzo mocno przedłużającego się okresu. W życiu człowieka nastoletniość to jest coś, co jest ostatnio późna nastoletniość wśród osób dorosłych, kilkudziesięcioletnich, często nawet już starszych, jest bardzo, bardzo powszechnym zjawiskiem. Do tego stopnia moim zdaniem powszechnym, że moim zdaniem trudno jest dziś znaleźć kogoś, kto późnym nastolatkiem nie jest. Zdarzają się późne niemowlaki, zdarzają się późne dzieciaki okresu szkolnego, podstawowego, natomiast zdecydowanie przeważającym obszarem jakby funkcjonowania społecznego, funkcjonowania psychologicznego jest nastoletniość i co ciekawe, ja się w ogóle z tego tematu nie wykluczam. Uważam, że jestem późnym nastolatkiem pod wieloma względami i w wielu kwestiach się na tym przyłapuję. Plusem pracy z neuroświadomością jest to, że nie musisz starać się znać siebie całkowicie, czyli pozwalam sobie być dla siebie tajemnicą, niespodzianką i przyznaję pokornie, że prawdopodobnie nie wiem o 95% tego, kim jestem i co robię. Dopóki się tego nie dowiem, nie uświadomię sobie tego w ramach mojego doświadczenia. Czym jest późna nastoletniość i dlaczego jest tak powszechna dzisiaj? Przede wszystkim od tego zacznijmy, że to, że dziś mamy późną nastoletniość, jest dowodem ewolucji społecznej. Żyjemy dłużej, więcej dzieci przeżywa, mamy relatywnie wyższy poziom dobrobytu, jednocześnie bardzo duży poziom genetycznie zakorzenionych lęków przetrwalniczych. W związku z tym, że nasi rodzice mieli warunki do przetrwania wiele cięższe, wiele trudniejsze. Żyjemy w warunkach względnego dobrobytu. Zależy gdzie oczywiście, przynajmniej mówię o naszej strefie geograficznej i przynajmniej po tej stronie granicy. Jednocześnie mamy genetycznie zakodowane przetrwalnicze mechanizmy, które są przygotowane na czas wojny i głodu, bo to wcale jeszcze nie tak dawne czasy, biorąc pod uwagę pokoleniową pamięć. Natomiast o ile my dziś pracujemy w obszarze nastoletniości, to nasi przodkowie, nasi rodzice pracowali przede wszystkim w obszarze bycia i to moim zdaniem trwało kilkaset lat, jeśli nie kilka tysięcy, obserwując historyczne zachowania, pracowali przede wszystkim w obszarze bycia późnymi niemowlakami, czyli musieli bardzo szybko dojrzeć i do biologicznej gotowości do przetrwania, bardzo mając lat 15-16 byli już w zasadzie dorosłymi ludźmi. Tak byli traktowani. W niektórych narodach jeszcze do dziś jest to jakby symbolicznie traktowane jako wejście w dojrzały wiek. Ten właśnie nastoletni obszar, okres. Osoby, które kończyły 20 lat, nie były jeszcze w związku małżeńskim uważane były za starych kawalerów, stare panny. I to jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Spójrzmy na zdjęcia naszych przodków i zobaczmy, że mając lat 16, 17, 20 wyglądali tak jak dzisiejsi 30-40-latkowie. Kiedy patrzymy na ówczesne zdjęcia jeszcze z lat 70 nawet, czy 80 40-latków, widzimy, że wyglądają tak jak dzisiejsi 60-latkowie. To wcale nie oznacza, że oni byli dojrzalsi i bardziej inteligentni czy mądrzejsi. Oznacza to, że ich program starzenia się, a więc dochodzenia do maksimum, optimum informacji było osiągane wiele wcześniej, dlatego że w zasadzie można było powiedzieć, że ich poziom gotowości na siebie mniej więcej zatrzymywał się na etapie rozwoju, którym byli wewnętrznymi kilkulatkami. Może niekoniecznie niemowlakami, ale przynajmniej kilkulatkami. Między innymi dlatego o wiele łatwiej było kiedyś
takich kilkudziesięcioletnich, kilkulatków zebrać do kupy, kazać wierzyć, że pani przedszkolanka lub pan wychowawca, który na przykład jest przywódcą państwa, jest ich ojcem czy matką i mówi: idźcie tam, zabijajcie tamtych, albo prawda, generalnie całe te, albo to jest prawda, a to nie jest prawda. Dziś powszechna jest kultura buntu. Czym charakteryzuje się późna nastoletniość i dlaczego to nie jest zła wiadomość? Dziś żyjemy w czasach, w których panuje takie dosyć mocne przekonanie, że w zasadzie bardzo trudno jest znaleźć osobę dojrzałą do prawdziwego związku. I przeciwstawia się poprzednie pokolenia, w których mówiło się kiedyś, ludzie jak się wiązali, to byli ze sobą do końca życia. Oczywiście poza pewnymi wyjątkami jest to najczęściej, powiedzmy sobie, niekoniecznie tak. Dlatego, że kiedyś te osoby, które spotykały się razem na całe życie, były ze sobą często na całe życie, ponieważ ich wyobraźnia nie sięgała do innego rozwiązania i szli oni tak naprawdę utartym szlakiem swoich poprzednich pokoleń, w których chodzi o to, żeby doznać fascynacji, spłodzić potomstwo i wejść w pewien schemat i doprowadzić się do pewnego poziomu wymierania. Oczywiście po drodze zdarzała się i miłość, po drodze zdarzała się cała ludzka gama możliwości, ponieważ poza tym wewnętrznym dzieckiem, które było w tym wszystkim, jest jeszcze cały aspekt dorosłości, który był absolutnie równolegle przeżywany. I to bycie wewnętrznym dzieciakiem czy nastolatkiem zupełnie nie przeszkadza w funkcjonowaniu na tak zwanych dorosłych zasadach i byciu odpowiedzialnym człowiekiem. Przeszkadza natomiast bardzo często, jeżeli tego nie wiemy i sobie tego nie uświadamiamy, w pełnym korzystaniu z własnego potencjału na tym etapie, na którym jesteśmy. Bo jeżeli nie ogarniamy wewnętrznego kilkulatka, czy też nie ogarniamy wewnętrznego nastolatka, to zaczynamy racjonalizować nasze zachowania nastoletnie czy kilkuletnie w postaci filozoficznej, religijnej, społeczno-politycznej, rodzinnej, ubierając to w pewną fasadową dorosłość i no cóż, no choćby sam słynny spór o to, kto ma rację, spór o to, kto jest bardziej dojrzały, spór o to, kto więcej słucha, spór o to, kto więcej robi, kto się bardziej poświęca, albo kto jest bardziej wolnym duchem, spór o to, kto tak naprawdę komu co robi i dlaczego nie chce się dla mnie zmienić. To są wszystko elementy, czy wreszcie chociażby ten odwieczny psychoanalityczny batalia Iliada i Odyseja, którą przeżywamy na kozetkach terapeutów w kwestii odnalezienia, w którym to miejscu nasi rodzice tak nas bardzo ukrzywdzili, dlaczego całe życie mam obowiązek udowadniać, że mieli rację, a jednocześnie nienawidzić ich za to, że to robię. Czyli czynić ich odpowiedzialnymi za mój stan utknięcia. Dopóki oni coś ze sobą nie zrobią, dopóki tego nie zmienią, a jak umarli, to już na pewno nie zmienią, to ja nie ruszę z miejsca, no bo jak? No bo przecież to oni. Jak ja mogę? Ja chcę mieć pewność, że oni się zmienią, zmienili, że oni coś zmienili. Dopiero wtedy ja coś zmienię. Tego rodzaju wewnętrzny szantaż jest dowodem na to, że wypieramy naszą wewnętrzną nastoletniość tym, czym teraz jesteśmy. W ogóle czym przede wszystkim jest... Czym jest, czym się objawia późna nastoletniość, która jest tak powszechna, do której ja się na przykład przyznaję, dzięki czemu tak naprawdę mogę prowadzić tego rodzaju działania i być w tym kontakcie. Była dosyć ciekawa dyskusja pod jednym z moich prowokatywnych postów na temat psychodelików, dlaczego mam do nich nieufne nastawienie. Między innymi dlatego, że ich używanie moim zdaniem jest, tak jak nadużywanie alkoholu swoją drogą też, jest prostą drogą do tego, żeby wypierać własną wewnętrzną niedojrzałość, i racjonalizować ją, uważając, że przeszliśmy proces, w którym wiemy już wszystko, co potrzebujemy. To jest separowanie się od własnej pokory, separowanie się od własnej opiekuńczej roli wobec wewnętrznego nastolatka, co prowadzi do tego, że zachowujemy się jak nastolatek, tylko mamy pełnię praw obywatelskich, z których tak nie korzystamy, czy praw dorosłości, których tak nie korzystamy, ponieważ wewnętrznie żyjemy w tym rozdarciu, w którym żyje nastolatek, który chce, żeby się nim zaopiekowano, a jednocześnie w tym samym czasie buntuje się przeciwko wszelkim formom pomocy, bo chce być niezależny. Więc czym się charakteryzuje, jakie obszary, do takich obszarów dotyka i w czym w szczególny sposób uciążliwym może być wewnętrzna nastoletniość,
Przede wszystkim tam, gdzie nastolatek ma ze sobą największy problem, czyli obszar wizerunku. Tu działa wszystkim wstyd, perfekcjonizm. Wizerunek nie tylko fizyczny, ale również jako intelektualny, związany z naszą aparycją intelektualną, życiową, społeczną. Ciało, czyli seks, a więc ten obszar, którym obszar seksualności jest traktowany jako to pole, na którym możemy uzyskać te rodzaje czułości, opieki i obecności, które dla nas jako nastolatków już, nieważne ile mamy lat, jest niejako zamknięty, bo nie jesteśmy już kilkulatkami, które się mogą przyjść i przytulić do tatusia i mamusi, zwłaszcza często, że jest ten syndrom odtrącenia, wykopania z gniazda albo frustracji z faktem, że z tego gniazda nie możemy wylecieć albo nie umiemy wylecieć, nieważne jak daleko od domu rodzinnego mieszkamy. Aspekt społeczny, czyli te uczucia, że mamy słaby dostęp do pewnych funkcji życiowych, społecznych, nie rozumiemy życia, budzi to w nas lęk, mamy wysokie aspiracje, a uważamy, że słabo to osiągamy, problemy z samoorganizacją, problemy z zarabianiem, problemy z odnalezieniem się między ludźmi, czy też wreszcie coś takiego jak aspekt rodzicielski, czyli trudności z akceptacją siebie jako rodzica, lęk przed rodzicielstwem, lub przenoszenie własnych nieakceptacji, buntów wewnętrznych, buntów nastoletnich na swoją relację z własnymi dziećmi i jakby formowanie na własnych dzieciach, czy też podopiecznych tego, co w jakimś sensie uważamy, że z nami się nie powiodło. No, znajomo brzmi, podejrzewam, prawda? Co jeszcze tutaj jest istotne? Praca z wizerunkiem, czy tak naprawdę dojrzewanie, wewnętrzne dojrzewanie nie polega na tym, że wyrzekamy, że nagle dochodzimy do jakiegoś punktu, mówimy sobie, dobra, ok, wykonam parę ćwiczonek i sesji i jeżeli to zauważę, to już będę dojrzały i mogę się przestać wstydzić. No niestety właśnie o to chodzi, że dojrzałość wcale nie polega na tym, że nagle przestajemy się, nagle dochodzimy do takiego stanu, że jesteśmy Chuckiem Norrisem swojego życia i nasz wewnętrzny nastolatek nareszcie mówi, nareszcie nie robisz mi siary, nareszcie mogę sobą się na mieście pokazać, nareszcie mam szacun. Rzecz polega na tym, że wszystkie te obszary, czyli wizerunek, ciało, społeczny i rodzicielski aspekt naszego funkcjonowania, to wszystko potrzebuje być zaakceptowane jako niedojrzałe. I potrzebujemy sami wziąć odpowiedzialność za to i powiedzieć sobie prosto w twarz, tak, jestem osobą niedojrzałą, mówię, jestem w tych aspektach niedojrzały, jestem nastoletni, mam tutaj nastoletnie potrzeby i nikt poza mną nie jest odpowiedzialny za to, tylko ja. To oznacza, że to ja potrzebuję dać sobie tę uwagę, przeprosiny, czego potrzebuje nastolatek, kilkulatek na przykład, żeby dojrzał do poziomu bezpieczeństwa, potrzebuje przede wszystkim świadomości, że postawi mu się granicę, że się o nią zatrzyma, rozpieprzy, że ta granica da mu bezpieczeństwo. I o te granice cały czas idzie w zachowaniach borderline'owych, skrajnych wręcz, czy mniej skrajnych, natomiast kultywowanych przez wewnętrznych kilkulatków na przykład. Chodzi o granice bezpieczeństwa, w których oni mogą się rozwijać i uczyć, i o miłość i akceptację wewnątrz tych granic. Natomiast nastolatkowie mają jeszcze jeden temat, bo nastoletniość objawia się albo w takim trochę zombie posłuszeństwie, i wtedy to jest tak zwana zgaszona inicjatywa, albo w buncie, który wydaje się być wolnością, natomiast de facto jest odwróconym posłuszeństwem, odwróconą lojalnością. Nastolatek będzie odmrażał sobie uszy za wszelką cenę, żeby udowodnić, że nie zależy, że dorósł, że już nie potrzebuje, natomiast będzie to robić po to, by rodzic się zmartwił, by się zmienił, by zwrócił uwagę. Rodzic, który często już nie żyje, albo jest już często w starczym, albo w procesie tak zmieniony, że on już ma swój świat i ma swój proces odchodzenia, ma swój proces zamykania spraw. My natomiast jako wewnętrzni nastolatkowie szarpiemy ciągle tym dorosłym człowiekiem, tym starszym człowiekiem, mówimy, zauważ mnie, zmień się, spójrz na mnie, pozwól mi ruszyć z miejsca, zaakceptuj. Co działa na wewnętrznego nastolatka? To, co działa na każdego nastolatka. Uważność, słuchanie, niepouczanie. No, bądźmy dla siebie niepouczający. Nie opieprzajmy się w głowach, przyłapmy się na tych sytuacjach, w których siedzimy, instruujemy się i opierdalamy się w głowie. No, jest to dokładnie to, co naszego nastolatka biesi. Jeży mu włosy na plecach i powoduje, że sami sobie robimy na złość. Że pójdziemy i zrobimy sobie na złość. Nie wstaniemy rano i nie pójdziemy na te rozmowy, której dostaniemy
której istnieje szansa, że moglibyśmy dostać pracę, która nam chodzi, bo pokażemy w ten sposób, że nie. Bo wymagasz ode mnie? To nie. Więc zaprzeczymy wszystkim możliwym sytuacjom. Zaprzeczymy, że mamy problem z nałogiem. Zaprzeczymy, że jesteśmy w relacji, która nas uszkadza i w której jesteśmy wykorzystywani. Zaprzeczymy, że przeoczyliśmy relację, w której byliśmy zaopiekowani i ktoś był naprawdę po naszej stronie. Dlaczego zaprzeczymy? Bo nie chcemy, żeby rodzic miał rację. Bo to jest niebezpieczne. Bo wtedy jesteśmy znów na widelcu. Bo wtedy znowu nas mają. Bo wtedy znowu się wstydzę. Bo wtedy znowu nie jestem mądry. Więc co można zrobić dla naszego wewnętrznego nastolatka, żeby czuł się bezpieczny? Powiedzieć mu, ok, tak to widzisz, w porządku, ja jestem. Spokojnie, dobrze, rozumiem. Więc widzisz to tak, a więc widzisz to tak, a więc widzisz to tak. Ok, dobra, co chcesz zrobić? Znowu chcesz to zrobić, znowu chcesz od tego uciec, znowu potrzebujesz to zapalić, z tym się związać, od tego uciec? Dobrze, słucham, w porządku. Jesteśmy jedynymi ludźmi, od których nasz wewnętrzny nastolatek nigdzie nie będzie w stanie uciec, nawet jeżeli pójdzie w twarde narkotyki. Zderzy się z nami, zderzy się z powrotem. Zejdzie być może do poziomu kilkulatka w tych elementarnych potrzebach, wręcz do noworodka, bo tak wygląda powrót z kontaktów z pewnymi niebezpiecznymi właśnie pod tym względem zabawami, że potrzebujemy zacząć od bardzo elementarnego poziomu. Natomiast słuchajcie, jeżeli jesteśmy na poziomie wewnętrznego nastolatka, to jest dobra wiadomość, bo jesteśmy bardzo wysoko. Nie bez powodu dziś 40-50-latkowie noszą dłuższe włosy, dredy, tatuują się, noszą kolczyki. Nie dlatego, że są dzieciuchami, tylko dlatego, że ten proces wewnętrznego dojrzewania, on ma więcej czasu i my relatywnie, społecznie jesteśmy dojrzalsi niż nasi przodkowie, chociaż wydaje się, że mniej dojrzali. Podejrzewam, że nasz rytm, nasza długość dochodzenia do pewnych wniosków jest w pewnym sensie taka, jak nie wiem, kiedyś ludzie wyobrażali sobie długowieczne elfy, że oni przeżywają pewne rzeczy na o wiele dłuższym okresie czasu i dojrzewanie, jakby dochodzenie do pewnych wniosków dzieje się u nich o wiele wolniej. Ci ludzie, którzy żyli krótko i szybko, jak muchy dla nich praktycznie, osiągają pełną gotowość i brak wątpliwości do tego, jakie jest życie, bardzo wcześnie, natomiast nie zmienia to faktu, że ich potencjał był o wiele większy. My dziś mamy więcej do przerobienia. My dziś jesteśmy o wiele bardziej potencjalnie szerocy, mamy więcej wolności w naszych opcjach, dlatego dorastamy bardzo często do nastoletniego poziomu psychologicznie. I jako dorośli ludzie jesteśmy odpowiedzialni za nie za wewnętrznych kilkulatków, tylko bardzo często za wewnętrznych nastolatków, czyli za ludzi będących na progu dojrzewania, dojrzałości, dorosłości. To jest o wiele bardziej wymagające zadanie. I nie dziwię się, że wielu z nas sypią się styki. Praca z wewnętrznymi rodzicami jest pierwszym krokiem do tego, żeby się w tym zapoznać. Praca z odczuwaniem i kontaktem z własnym ciałem jest bardzo ważnym pierwszym krokiem, żeby się z tym skontaktować. I wtedy nagle docieramy do tego, jaką kompetencją jest rozmowa z waszą wewnętrzną nastoletniością. W istocie trudno dziś pokusić się o większą dojrzałość niż odpowiedzialność za wewnętrznego nastolatka. Odpowiedzialność za to, że mam prawo robić masę głupot i że popełniać masę błędów i wstydzić się za to i chcieć to racjonalizować. Że bardzo ważnym jest dla mnie, jak to wygląda, że bardzo ważnym jest dla mnie, jak to wypada, czy jestem szanowany, akceptowany, aprobowany. To jest dziś w naszej kulturze bardzo silne. Przejmijmy za to odpowiedzialność. Bądźmy dla siebie dobrymi rodzicami nastolatków. Nieustępliwymi, wyznaczającymi granice, jednak również, co najważniejsze, nieosądzającymi i nie panikującymi w obliczu tego, że ten wewnętrzny nastolatek czasami zrobi trochę głupot, żeby zwrócić na siebie naszą uwagę, bo nie potrafi jeszcze powiedzieć wprost: kocham cię i potrzebuję twojej uwagi. Do zobaczenia na najbliższym warsztacie online o wewnętrznym nastolatku i do zobaczenia na warsztatach w Krakowie 15-16 października w Karma na Body i zapraszam do korzystania z czteropaka podstaw neuroświadomości.